Jesteśmy na terenie szpitala. Znajduje się on w miejscowości Elmhurst. Raczej średniej klasy, chociaż skromniejsze domki też się spotyka. Widzimy, jest piątek. Jest sporo samochodów na parkingu. Teren jest bardzo piękny, bardzo pięknie zrobione aranżacje kwiatowe. Nie spodziewałam się, że znowu wylądujemy z mężem w szpitalu. No niestety pogorszyło mu się. Niecały rok temu też był, ale miał operację. Teraz jest troszkę taki zabieg, można powiedzieć outpatient to się nazywa, ale miał miejscowe znieczulenie. Każą mu zostać przez noc na obserwację. To też jest teren szpitala. Jest bardzo taki piękny teren, gdzie można chodzić sobie na spacery. Takie jeziorko jest zrobione. Tu jest ścieżka do chodzenia. Ławeczki do siedzenia. Oczywiście nie każdy szpital tak wygląda. Są mniejsze, skromniejsze. W środku szpitala tu jest taki pokój, gdzie można sobie coś zjeść, usiąść. Widok z okna. Nie tak to miało wyglądać. Planowaliśmy, jak mąż będzie na emeryturze, że sobie trochę pojeździmy, pozwiedzamy. Inaczej się ułożyło. Nie mamy na to wpływu. Jest co jest. Pracowaliśmy tyle lat, żeby wszystko opłacić, dzieci wykształcić. A tu przyszło choróbsko. Takie to jest życie. Co zrobisz, człowieku? Trzeba się cieszyć z każdego dnia, który jest. Dziękować za to, co było. Może jeszcze będzie dobrze. Może jeszcze dojdzie do zdrowia. O! To może jeszcze coś powiem na temat ubezpieczeń medycznych w tym kraju. Oczywiście jest to temat rzeka. Ale najlepiej to jest oczywiście bogatym i bardzo biednym, bo bardzo biedni dostają tak zwane ubezpieczenie rządowe, które prawie wszystko pokrywa. A najgorzej mają ludzie, którzy pracują, bo jak się pracuje, jak już się coś zarabia, to już się prawie nic wtedy nie dostanie. Także jak się skończy 65 lat, to jest tak zwane Medicare, czyli ubezpieczenie no, dla starszych ludzi. Oczywiście trzeba sobie to wypracować. Jest to takie ubezpieczenie, które jednak nie pokrywa wszystkiego. Trzeba wykupić tak zwaną Part B, czyli część B, która pokrywa lekarzy. Bo ta pierwsza część A to pokrywa tylko szpital, pobyt w szpitalu. Jest jeszcze część C i D, a to dla takich ludzi, co może więcej chorują, częściej chorują, żeby mieli troszkę lepsze ubezpieczenie i żeby to ubezpieczenie pokrywało lekarstwa. Ja tylko tak oczywiście powiedziałam w bardzo dużym skrócie, jak to wygląda. No wiele ludzi tutaj mieszka bez ubezpieczenia, bo po prostu ich na to nie stać. Jak przychodzi do choroby, do pobytu w szpitalu, no to jest ciężki orzech do zgryzienia. Różnie to sobie ludzie załatwiają. Czasami można prosić o pomoc finansową, o rozłożenie na raty, a czasami po prostu ci zabiorą to, co masz, albo samochód, albo dom, jeżeli nie płacisz rachunków. Ładna ta stołówka, prawda? Ten szpital jest bardzo ładny, zewnątrz i wewnątrz, niedawno zbudowany. Jesteśmy teraz w pokoju. Tutaj pacjent sobie leży, ma swój własny pokój.
to jest kanapka, może sobie gość usiąść, nawet się położyć. O proszę, nawet jest stoliczek z lampką, widok z okna. Łazienka chyba, tak? A nie, to nie jest łazienka. To nie jest łazienka. To jest szafa. A gdzie łazienka? Tutaj. No, łazienka jest tutaj. Taka duża. Nawet shower można sobie wziąć, umyć się, krzesełko jest. Kultura. Telewizor jest, który jest niewłączony, bo pacjent nie ogląda telewizji. Nie lubi oglądać. Siedzę sobie w pokoju z chorym i zaczęłam robić sweterek dla Wnusia. Co? Nic. Ja nie mówiłam do ciebie. Obiadek przyjechał. Ja. Galaretka. Zupka, tu jest zupka. Ziemniaczki i kasałka. Trzymać fajnie. Masz potato i meatloaf.